cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Borderlandsa i od razu przechodzimy do tego miejsca. Troszeczkę musiałem posprzątać w tym terenie, gdzie żem przebywał już w poprzednim odcinku, żeby sobie po prostu oszczędzić tego zbędnego trudu. Dlatego od razu już przechodzimy tutaj. Najlepiej jakbyśmy to po cichu zrobili, to... No, ale nie da się. Tej gry się nie da przejść po cichu, to jest najlepsze w tym wszystkim. Że trzeba się tutaj męczyć. Ja mam jeszcze mało HP w dodatku, więc jest dla mnie utrudnienie większe. Gdyż właśnie muszę na siebie uważać. Albo skończę źle. Kurde, jak mnie tu obstrzeliwują gnoje. Mam właśnie taki pistolecik, który naprawdę jest niezawodny. O! I 5000 expa dostałem. Zarąbiście. Oczywiście za samo wyzwanie. Łoż ty! Zwalaj mi stąd. Jeszcze tu mamy kilku wrogów. Trzeba ich tu... A! Nie, ta broń jest OP. OP pod każdym względem. Dlatego teraz będę strzelał z pistola zamiast z karabinku. Ojej, najpierw skrzyneczka. Lucik musi być. Co my tu mamy? Jaka bazuka, słaba, co prawda. Ale z wyglądu naprawdę dość ciekawie. Coś jeszcze, bo dużo lutu jest. A i tak zazwyczaj widzę go w większości, nie mogę podnieść. Tu jeszcze sprawdzę, co tu. Tam co. O kurde, ile tam szafeczek jest. Trzeba to wszystko podnieść. Nie spadnę, nie zabiję się. A parkour potrafimy. Dobrze. Ile tu szafeczek? Trzeba to wszystko pootwierać teraz. W nich zazwyczaj w większości są hajsy. Dokładnie. Dobra, przeżyję. Ja wszystko przeżyję. Może bym miał z 5 razy zginąć. Stać sporo kasy, ale za każdym razem miałem second chance, coś takiego. No i po prostu przeżyłem i jeszcze raz przeżyłem każdy ich kolejny atak. Tylko właśnie ja dalej nie wiem, o co kaman w tym. A, trzeba uwolnić claptrapa. Tylko właśnie jak? Jakby tu go uwolnić? To nic to nie da. To fuck. I co ci jest? Czekaj, może jakoś damy radę ci pomóc. Kurczę, no bo nie chcę się zostawić samego. A wiem, że mi się możesz przydać. Na razie to co mi wskazuje, to trzeba to robić. No i żadnej innej misji tu nie mamy. Właśnie, a jeżeli chodzi o tą misję, to trzeba się stąd wynieść. To zmieniamy na tą z powrotem. Kurczę, no coś trzeba zrobić. Tu doskoczyć. Zaraz coś zrobimy. No przecież chyba wyczyściłem wszystkie możliwe dzielnice. Dachy też. Kanał, kanały też. Ale o co chodzi? Bo ja już naprawdę. O... Nie czaję tej misji, naprawdę. Coś tu jest nie tak. O, hajsów nie podniosłem. Jeszcze przed odcinkiem wybijałem te gówna. Nie wiem, że... O, ktoś wszedł. Ktoś wszedł. Jakiś nieproszony gość. O, come on. Gdzie jesteś? Zaraz dziada ubiję. Gdzieś mi się kryje. O, o, proszę. Tu usiasz. O walkę proszą. Gnoje. Dobra, gdzie następny? Tu jesteś. Palisz już się. O kurde, jakie grenade mody z niego wypadły. I pistole, kurczę. Ostro. Gdzieś jeszcze mam tych wrogów. No jak dla mnie to już wszystko powinno zostać wyczyszczone. Ach,
Chyba jeszcze nie wszystko jednak. Ale się palisz. Ze wstydu, żeś musiał przegrać. Kurczę no, a może tutaj trzeba podejść. O kurde. O, szczę w życiu. Dobra, chyba już dobrze trafiliśmy. Jezu, ja zaraz zginę, jeżeli nic nie ze sobą nie zrobię. Ja pierdziu. O, hajsów nie zebrałem. Kurde, muszę jakieś lekarstwa pozbierać. Kupić sobie najlepiej. Nie gadajcie. Nie gadajcie, że mi się to wszystko z powrotem zrespiło. Ja cię szpizgam. Teraz to się wrogów narobiło. Teraz to wrogów sobie narobiłem. Dobra. Tak czy inaczej mamy tu gdzieś sklep w pobliżu. Już niedaleko, niedaleko, dobrze. Kupuj medykamentów 100. No. Aha, muszę najpierw sprzedać te śmieci. Bo się ich tutaj naroiło i to sporo. Wszystko na sprzedaż, kurde. Co to my będziemy? Tak, na sprzedaż mi to. I hajsów 100. Jest, pięknie. Wszystko idzie ostro się niszczyć. Okej, okay, tu jeszcze jakiś klazmot. Ha. Zastanawiam się tak. Zostawię go. To zostawiam. To idzie na sprzedaż. Aha, to też na sprzedaż. O, ile tarcz mamy. Ale to wszystko takie słabe. Okej. No i dorobiliśmy się majątku. Ty, lepsza tarcza? Lepsza? Lepsiejsza od nas? Nie. Dalej mamy najlepszą. A klazmoda jakiego mamy? Tak z ciekawości przejrzę. Taki trochę biedny. To wymieńmy sobie. To możemy sprzedać. Okej. I założymy sobie tego klazmoda. Jep. I teraz mamy porządne tutaj damage. Najpierw to sobie byśmy kupili trochę tych lekarstw. O, pięknie. I jeszcze raz. Tu jeszcze sobie kupimy tak, nie wiem, do 8. Nie żałuję kasy. Dobra. I jeszcze jedna. Nie za dużo kupiłem? Jak dla mnie to jest dobry zapas już tych. Tu jeszcze amunicji trochę. Do rewolwerka sobie kupimy. Bo żeśmy trochę nim poszczelali, ale broń naprawdę niezawodna i... Według mnie, jak na razie OP. Dlatego idziemy z tą malutką bronią, ale siejącą postrach i wielkie zniszczenie. Tylko wiecie, tu trzeba uważać, żebyśmy się nie doigrali. Ale teraz myślę, że już damy radę. Ze względu na to, że po prostu już mamy wyposażenie naprawdę na wysokim poziomie. Proszę, tu się nie trzeba męczyć, a oni się palą spokojnie. O ty. O, ten mocniejszy widzę. Ty kurde, tarczę sobie za... On ma wieżyczkę. Aha, te jego wieżyczki się nazywają Skorpio, dobra. Takiś kozak. Rzucę ci granata. O kurde. Żebyśmy nie skończyli źle, naprawdę. Dobra, ten się spalił. O, pięknie, spaleni. Okej. Tu jeszcze mamy jakiegoś kolesia. Tylko czasami nie chce trafić ta broń. Nie wiedzieć czemu. Ale to już nieistotne. O, 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 tam kolega kampi. To turret. Kurde, ciężko będzie mi trafić. W sumie na razie mam go gdzieś. Teraz bym przeszukał szafeczki. Kurde, sporo tego jest.
Ale się dorobimy i to ostro na tym. Dobra, idziemy dalej. Ten sam turret. Dobra. Trzeba go jakoś zniszczyć. Ah! Mocno. I tu jeszcze jeden. Kurczę, żebyśmy naprawdę... Ja cię kręcę, czekajcie, weźmy sobie potkę. Żeby to nas gówno nie zniszczyło. Ktoś jeszcze w nas naparza. Kurde, wyjdź z tych krzaków! O, dobra, spalisz się. Dobrze. O to chodziło. Weźmy jeszcze potkę. Bo tutaj nas naprawdę jadą. Jak chcą. A myśmy nawet dobrze nie wycelowali. No patrz. No nie, no zabij to. Nie. To, dobrze. Nie chcę tego, kurczę, ja ciągle muszę to naciskać. I na co? Na jaki? Na po kiju. O, wychodzą wrogowie. Teraz się robi gorąco. Teraz uważaj, bo tam mamy jakiegoś groźnego typa. No, który jeszcze strzela z bazuki elektrycznej. Więc żeby nie było żadnych zaskoczeń, to weźmy sobie snajperkę. Gdzie on to jest? A! Dobre! Snajperka zrobiła swoje. Tam widzę... Czekajcie, może z bazuki mu tak przestrzelę. Dziwne, że nawet nie zareagował. Po nogach im strzelać najlepiej z takiej bazuki. Tak jest najlepiej. Dobra. Dzisiaj ze wszystkiego strzelamy, co się da. Jeb, jak dostał. Teraz to się boją. No patrz, ale dziwne, że sam wybuch ich nie zabija jeszcze. To trzeba centralnie w nich strzelać, żeby zginęli. No i to takie trochę słabe w tym jest. Dobra. To strzelę. O, tu kolejne szafeczki, ale... Gdzie są wrogowie? Ty kurde. Kamperze. No patrz, jaki low. Czy tak wiele trzeba, żeby zabić jednego pieprzonego wroga? Chyba tak. Dobra. O. Coś tam zebraliśmy dobrego. Bierzemy, bierzemy wszystko. Kurczę, się już wzbogacimy i to naprawdę porządnie. Nie wiem, nie wiem co dalej z tą misją jest nie tak. Pobiegamy tu jeszcze. I zobaczymy, co jeszcze nas tu czeka do wyeliminowania. Ła, uwaga. Widzę, że się bawią ostro. Dobra. Gdzie mamy tych wrogów? Dobra, spalił się już. No i git. I szybko nadrabiamy levele, jeżeli chodzi o strzelanie z rewolwerów. To jeszcze takich magicznych, że ja tak to ujmę. Kurde no, większość szafeczek to są same amunicje. Nic przydatnego. Kurczę, ale dalej nic nie zrobiliśmy co do tych misji. No to coś jest nie tak. Coś już powinniśmy... zrobić, żeby... Tu mamy jeszcze jednego wroga. Tam na górze. Czekaj. Wyjdzie on. On tam wyjdzie wcześniej czy później. Podnieś sobie to wszystko. O, o, o. Proszę. Coś chyba zrobiłem. Aha. Takie buty. Kurde.
Coś zrobiliśmy już. Chyba już rozumiem, o co mniej więcej chodzi w tej misji. No po nogach ci strzelam. Wiem, taki trochę fetysz, jak na fetysz, takie nienormalne, ale no musiałem ci trochę... Oj, tu chyba... Tu radziłbym się odsunąć, bo to będzie mega ultra wybuch. No. Zaraz przeszukamy resztę tych szafeczek. Tu jeszcze mamy kuferki na pocieszenie. Okej. Teraz szafeczki. Już czaję, o co chodzi. Już czaję. Trzeba znaleźć takie wajchy, które trzeba je pociągnąć bezpośrednio. Proszę, ile tego gówna trzeba podnieść, żeby to w ogóle się jakoś zebrało. Zebrałem szafeczki, zebrane. Całe miasto musi być wyczyszczone pięknie. Dobra, teraz dzielnica kanałowa, czyli wiem, gdzie to mam iść. Koleś się zbugował, no. W Borderlandsie tego jeszcze nie było, trzeba przyznać. Pierwszy raz spotykam się z taką jakby z takim glitchem, bugiem. Ale no cóż. Dalej mi to wskazuje tutaj. O co? Come on. Tu kolejne szafeczki. W poprzednim odcinku nad tym chodziłem, nie wiem, z 10 minut. Jak nie więcej. Coś się obawiam, że więcej wrogów wyszło. Ha? Tutaj gdzieś, niedaleko. Zbugowali się. Fajnie, fajnie. Możecie se we mnie strzelać w nieskończoność, a i tak mi nic nie zrobicie. To jest najlepsze w tym wszystkim. Tych wajch trzeba szukać. Wajchy. O, przy okazji zniszczyliśmy beczkę. Dzielnica kanałowa. Jeszcze gdzieś dachy. Bo który to będzie dach? Powiedzcie mi, bo ja tu nie mam takiej pewnej... Ło! Coś tu jest jeszcze, w tym miejscu. Okej, checkpoint czytany. Tutaj! O kurde. By nas nie powystrzelali. O, jak to. A wie, że dalej stawiał opór? O kurde. Dobra. On zniknął, to i wieża też. Wieżyczka. Taka jak u Axtona w drugiej części. Tylko inaczej wygląda. Tylko czemu się nazywa Skorpion? To mnie rozwala najbardziej. Nie czaję tego, naprawdę. Znajdziemy te odpowiednie dachy i zrobimy z tym porządek. Okej. Ło. Gdzie tak strzelacie? Zaraz zrobię porządek z wami. Okej. Jeszcze troszeczkę. Te szafeczki mi dajcie przeszukać. Niech się kryją naprawdę bogactwo. Kurde, który nawala? No kurczę, nie widzę cię. Weź się pokaż. Ło! Kurde, aż przed samym nosem! O ty pieprzony frajerze. Pal się. Teraz trzeba się wyleczyć. O, przez moją niekompetencję Lily musiała ucierpieć. Tylko dobrze, że nie ucierpiała na tyle, że musiała zginąć. Już mamy wszystko full, kurczę. Co za pech. Teraz właśnie nie wiem, gdzie są dachy.
O, exp mi doszedł. A, może chodzi o te tereny, które się tak bardzo dymią. Bo ja sam nie mam pewności stuprocentowej. O, teraz to porządnie dostanie. Ło, ło, ło. Szybko spłonął. Nim się pozbierał. Ło! Ale się palisz! Kurde, ile was trzeba wykańczać? Nie, nie dzwońcie do mnie. Dobrze. O to mi chodziło tylko, żebyście nie dzwonili. Okej. Dobra. Szczerze, już mam dość tej walki. Trzeba jak najszybciej znaleźć to, czego ja szukam. Dobra, tutaj wbijemy. Tu się nam nic nie powinno zrespić. No! Really, dlaczego? Jakie to jest powalone! Jeszcze zginiesz zaraz. Kurde, że zabierze mnie. Jak? Jak? No i już przegraliśmy. Szybciej. Dobra. Mamy szczęście, ale no co jest grane i kiedy ja w końcu się doczekam? O kurde. I zgnij granata. Albo co, albo przynajmniej tyle zrób. Kurczę, ja zaraz bo szaleję. Kurde, tak nawalają mocno. Zaraz cię uwolnię, głównie. To daj mi pomyśleć, co dalej mam robić, bo teraz to ja już kompletnie pomysłów mi brak. Aby mnie tu... No i mam 69 życia, zajebiście, sprawdza się to. W każdej grze, w każdej sytuacji, nieważne gdzie. Będziesz miał zawsze tą rąbaną liczbę 69. Dobra, o kurde, wieża. Aż cię zestrzelę. Hejcik, no kurde, miał hejcik być. O, git. Kurde, ale mają tego skilla sadzania tych wieżyczek. Weź się wylecz. Bo ty naprawdę jesteś w markotnym stanie. Ło, o ty. Płoniesz. Ilu jeszcze was? Ilu? Kurczę, ja już nie mam czasu na wojny. Zbyt długo to ciągnę. A, nie doskoczyłem. Co za ze mnie łamaga. Dobra. Ale trzeba szukać tych wajch, no. Mniej, że jakieś chociaż raz wyczucie. Dobrze, że we mnie nie trafiali. Gnoje. Co to było? Co to było? O kurde. Zaraz mi się ostro obernie. No już po mnie, ewidentnie już po mnie. Co ja jeszcze takiego mogę zrobić? Dobra, przeżyłem, jednak. Ta broń naprawdę ratuje życie. Za każdym razem. Uuu, w tym pomieszczeniu jeszcze nie byłem. Trzeba przyznać, że tu jeszcze nie byłem. Ale to i tak bez znaczenia. Co mi kampisz? Leż grzecznie. Zaraz znajdziemy te wszystkie wajchy, no. Kurde, bo to nie można tego już ściągnąć. Tu jeszcze nie byliśmy. Coś czuję, że tu...
Jeb, jak żeśmy rozgromili. A jak dostał. O ty. Dobra. Kampimy, kampimy. O, ostro się robi. O, no i fajnie. Ty już płoniesz. No ja tak sobie mogę ginąć i tak przeżyję. Okej. Tu mamy kolejne szafki, w których oczywiście są wartościowe rzeczy. Znaczy nie są aż tak bardzo wartościowe, jakby się to wydawało. To jest chyba kolejna wajcha, nie? Chunky Yard. Kurczę. No i no to ma sens. Teraz ta misja, tylko o co w tym dalej chodzi? Gdzie są jeszcze kolejne lokacje, w których... No byłem już w dzielnicy kanałów. No i ale jeszcze dachy są. Więc dachy jeszcze mogą nam poratować. Gdzie są te dachy? Może te dachy? Zaraz zobaczymy w sumie. Czy można się na to wspiąć? Nie, nie można. Trzeba dobrze się rozejrzeć, bo to jednak jest duże miasto. Biorąc tak to wszystko pod uwagę. To stara jest dzielnica, bardzo stara. Ogólnie miasteczko postarzałe. No i szukam tych dachów. No tu są niby te dachy. Łoży. O kurde. No, płonąłeś. Kurde, jak mogłeś w niego ani razu nie trafić? Ło, 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 ło. No i spadłem jeszcze, kurde. No i teraz to już ewidentna śmierć. Nie, dobra, przeżyłem to znowu. Ej, zbugowani są ci wrogowie, coś są płoty. Kurde, strzelam w nich z odległości 1 centymetra. No, trzeba być naprawdę pro. Płoniesz. Dajcie mi już w końcu ten 30 level. Kurczę, nawet połowy misji nie zdążył zrobić. Tak się będę ociągał i ociągał. To chyba już te dachy, nie? Oby tak, oby tak. To już są te dachy. Jest. O, dobra, i jeszcze kanał. Dobrze. Trzeba już to szybko zrobić. Już mam dość. Dość już mam tej misji. Serdecznie. Okej, strzeliłem sobie beczkę. Czemu mogłem? Dobra. No i tu teraz gdzieś powinna być ta wajcha nędzna. Zaraz ją tu znajdziemy. O, to jest ta bazuka. Już myślałem. Już myślałem, że coś tu jest. A, chwileczkę, jest, jest wajcha, dobrze. Dobrze, no. Jest! Boże, ile myśmy robili tą misję. To jest naprawdę masakra. Dobra, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał odcinek, oczywiście nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Bodajże to już jest chyba 32 odcinek. Tak, myślę, tak, 32 odcinek. Okej, trzymajcie się, na razie. Yo!